Natalia, jak to się w ogóle stało, że zdecydowałaś się, aby wystąpić w tym filmie? Po obejrzeniu kilku twoich nagrań z bohaterami, uznałam, że warto byłoby też opowiedzieć swoją historię życia. Jak zaczyna się twoja historia? Myślę, że od tego, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholików i moja mama i tata byli alkoholikami. I tam myślę, że powinniśmy zacząć moją historię. Tam, gdzie był alkohol i wczesne dzieciństwo. Mama i tata alkoholicy, ale nie tylko. Ponieważ większość mojej rodziny zmaga się z tym nałogiem. Mam rodzeństwo przyrodnie. O wiele starsze ode mnie. Jestem najmłodszą z rodzeństwa. Dlatego też byłam z tym wszystkim sama. Te brudne ściany. Smród moczu. Kału. Było mi tak wstyd, kiedy jako mała dziewczynka musiałam iść z ciocią, która miała całą ubitą buzię. Moją pijaną mamę czułam taki wstyd. Chciałam się po prostu zapaść pod ziemię. Był taki czas, że chowała mnie ciotka alkoholiczka, siostra mojej mamy. Ponieważ moja mama uciekła z kochankiem na Pomorze. Ja zostałam z wujkiem i z ciocią. I tam też dochodziło do zarówno psychicznej, jak i fizycznej przemocy. Moja mama gdzieś pojawiła się z nowym partnerem. Wywiozła mnie tak naprawdę siłą z Łodzi na Pomorze. On też był alkoholikiem. Pamiętam sytuację, w której kazał uszyć mojej mamie woreczek z grochem i za karę, kiedy byłam niegrzeczna i nieposłuszna, kazał mi klękać na tym i modlić się do obrazka Jezusa, wypowiadając, że jestem bardzo niegrzeczną dziewczynką. Potrafiłam tak klęczeć godzinami. Wtedy to zaczęłam mieć pierwsze objawy nerwicy i pojawił się jadłowstręt. Pamiętam, że prosiłam mamę, żeby mnie zaczęła zabierać ze sobą do pracy. To była zima, ona pracowała przy roli, gdzieś na polu. I jej szef zgodził się, aby się mną opiekować. Więc chodziłam tam po prostu w trakcie jej pracy. Przychodziłam do jego domu. I tam myślę, że poczułam takie pierwsze uczucia dotyczące takiego ciepła rodzinnego. Tam czułam się spokojnie, tam czułam się bezpiecznie. Miał dwie córki, które były zawsze uśmiechnięte, zadowolone, miały wszystko, co tylko dusza zapragnie, a ja tak naprawdę nie miałam nic. Czułam się tam dobrze. To było takie pierwsze chyba miejsce, odkąd pamiętam, w którym ja się czułam naprawdę dobrze i ja wiedziałam, że tam nie stanie mi się żadna krzywda. Kiedy się zakończył ten związek mojej mamy z tym partnerem, w momencie, kiedy dostała telefon z Łodzi, że mój brat, który był wtedy w ośrodku, uciekł z tego ośrodka, ponieważ był zarażony AIDS i zmarł. Gdzieś na ulicy po prostu zmarł.
Był również uzależniony od alkoholu i narkotyków. I ta wieś po prostu skłoniła moją mamę do powrotu tutaj do Łodzi. Wtedy pamiętam, że wróciłyśmy. Ona porzuciła tego partnera. Z pod dachu obcej osoby tak naprawdę byłam już pod dachem drugiego obcego mężczyzny, który też był uzależniony od alkoholu. Wielokrotnie patrzyłam na to, jak on bił moją mamę. Takie było szczęście, że akurat mój brat starszy mieszkał nad nami w tamtej kamienicy i często uciekałam do niego. Kiedy tłukł moją mamę, to ja po prostu najpierw próbowałam go odciągnąć od mojej mamy, a kiedy już mi się to nie udawało, to biegłam po swojego starszego brata i mu mówiłam, co się dzieje. Z reguły zostawałam tam u niego w mieszkaniu, a on schodził na dół. No i tylko docierały mnie te krzyki po prostu. Był taki właśnie moment, w którym doleciał do mojej mamy, zaczął ją okładać i zaczął ją dusić. Ja pamiętam, że właśnie wtedy doskoczyłam do jego nogi. Próbowałam uratować swoją mamę przed nim. Ale co ja jako dziecko mogłam? Ja nie mogłam nic. Wtedy właśnie wybiegałam często z tego domu i szukałam tego ratunku, żeby ktoś uratował mamę, bo bałam się, że po prostu któregoś dnia on ją zabije. Sąsiedzi jakoś reagowali? Nie reagowali. Często bywało tak, że wchodzili między nimi, rozdzielali ich. Potem była zgoda, jakby nigdy nic. A następnie kolejne dni znowu upływały w alkoholu i w libacjach. Nigdy nie było interwencji policji. Nigdy. Myślę, że to było takie też otoczenie, w którym właśnie królowało ta patologia i ten alkohol na stole, więc tam, gdzie jest alkohol, tam nie ma takich wyższych uczuć. To wszystko jest po prostu spłucone. Co pamiętasz dalej? Pamiętam taką sytuację, której moja mama któregoś wieczoru ubrała mnie i wyszłyśmy. To była zima. Była kompletnie pijana. Tułałyśmy się godzinami po ulicach. Mówiła mi, że jest mi strasznie zimno, żebyśmy wracały do domu. Ja jako mała dziewczynka próbowałam odnaleźć się w wielkim mieście i ją doprowadzić z powrotem do tego domu. Ale zaprowadziła mnie do jakiegoś innego mieszkania. To była późna pora wieczorna albo nocna. I weszłyśmy do domu jakiegoś mężczyzny. I jakby nigdy nic oznajmiła mi moja mama. To jest twój tata. To nie miało jakiegokolwiek znaczenia. Bo ja nie wiem, nie wiedziałam wtedy, co to znaczy tata. Bo zawsze była tylko mama i jej partnerzy. Pamiętam, że nagle w ciągu chyba 2 dni przeprowadziliśmy się od męża mojej mamy do mojego ojca. Ale to też nie trwało długo. Tam też były libacje alkoholowe, imprezy. I wtedy doszło do pierwszej przemocy seksualnej, jaką ja doznałam jako mała dziewczynka. Pamiętam, że leżeli kompletnie pijani. To była kawalerka. Całkowicie zrujnowana. Stary segment, brudne, obskurne ściany, jakiś stary telewizor.
pusta lodówka. Moja mama wtedy leżała pijana na podłodze, na materacu, a ja ze swoim tatą. Moja mama nawet nie zareagowała. Po prostu nie zrobiła nic. Nie było żadnej reakcji. Zostałam z tym kompletnie sama. W pewnym czasie moja mama się wyprowadziła ze mną. Przeprowadziłyśmy się ponownie do mojej ciotki, u której mnie wcześniej przed laty zostawiła, i z nimi mieszkaliśmy przez pewien okres. Pamiętam też taki epizod. Bardzo się pochorowałam. Miałam bardzo wysoką gorączkę, której nie mogli zbić. Miałam już zwidy. Zamiast wezwać pogotowie, moja ciotka krzyknęła: weź, daj spokój. I moja mama faktycznie nic nie zrobiła. Przez kolejnych kilka dni leżałam i gorączkowałam. Pamiętam słowa ciotki jeszcze w momencie, w którym moja mama mnie porzuciła, że jak się nie będę słuchała, to skończę jak swój brat. Ja wtedy nie rozumiałam tego. Dopiero po latach wyszła historia brata, który nie żyje, który był półtora roku, pojawił się półtora roku przede mną. I podczas libacji alkoholowej moja mama prawdopodobnie go przygniotła. Miał 2 miesiące. Miał na imię Dawid. I powiem ci szczerze, że bardzo często się zastanawiam, dlaczego jego to spotkało, a ja się przed tym wszystkim uchroniłam, bo równie dobrze mogłam być to ja. Kiedy mój wujek opowiadał mi, że moją matkę łapał na schodach pijaną, kiedy ja byłam niemowlęciem, to zastanawiam się, ile było takich sytuacji niebezpiecznych, w których ja się uchroniłam od tej śmierci. I że dlaczego to akurat ja, a nie akurat mój brat. Kiedy nie mieszkaliśmy razem z moim tatą, moja mama mnie puszczała co jakiś tam czas do mojego taty. Czyli były takie spotkania, chodziłam do niego. Za każdym razem brał mnie na kurczaka z Rożna. I tam miał koleżankę, taką panią, którą bardzo często sprowadzał sobie do domu i no przy mnie po prostu to robili. Mówiłam mojej mamie, że tam nie chcę wracać. Przez pewien okres czasu nie przychodziłam wtedy do taty. Ale jakoś tak się stało, że ponownie moi rodzice się ze sobą zeszli i na nowo zaczęłam mieszkać z tatą i z mamą. I wtedy dowiedziałam się o tym, że tata jest śmiertelnie chory, że miał raka płuc. Diagnoza była no już dobitna, że to jest koniec, że tata umrze, że nie ma ratunku. To był bardzo trudny czas, bo zaczynałam pomimo tego, że gdzieś był ten epizod, gdzieś próbowałam jako dziecko wyprzeć to z siebie. Mimo wszystko jednak on był jedynym chyba partnerem mojej matki, który ani razu nie podniósł na mnie ręki.
i to go czyniło w moich oczach wyjątkowym, bo zawsze się do mnie zwracał z miłością, kiedy nie było tego alkoholu, to był przecudowny. Nigdy nie mogłam powiedzieć, że podniósł na mnie rękę, czy powiedział jakiekolwiek złe słowo. Zawsze byłam jego córusią. I zaczęłam gdzieś chyba to czuć po prostu, tą taką rodzicielską miłość, chociażby taką namiastkę tej miłości. Ale wiesz, to się stało dopiero w momencie, w którym on zachorował, więc może tak próbował naprawić wszystkie swoje błędy i krzywdy. Niestety choroba postępowała. Moja mama zabrała mnie do sąsiadki z naprzeciwka. Uciekłam jej. Doskoczyłam do okna i w tym momencie już widziałam, jak mojego tatę po prostu pakują w czarnym worku. Mam ogromny żal do otoczenia, do rodzeństwa, że wiedzieli, jak jest, jak to wygląda, a pomimo wszystko pozwolili, żebym się chowała w takim domu i żebym dostawała takiej po prostu krzywdy. Kiedy swojej siostrze to powiedziałam, że mam żal, że się oddzieli od tego, że nikt nie zainteresował się mną. Moja siostra powiedziała, że no, sama też chciała po prostu z tego domu jak najszybciej wyjść. Jedynie z siostrą mam jakiś sporadyczny kontakt. Jedyną osobą z rodziny to jest właśnie moja siostra. Każdy gdzieś tam, wiesz, poszedł w swoją stronę. Dziś bardzo szybko wszyscy pouciekali, że ja byłam najmłodsza i byłam bardzo silnie związana ze swoją mamą, bo czułam się odpowiedzialna za nią. Bałam się, że jeżeli mnie zabraknie, to że moja mama przepadnie już całkowicie. To jest ta właśnie odpowiedzialność za rodzica, której dziecko absolutnie nie powinno brać. Nie powinno brać na siebie i na swoje barki, bo jest tylko dzieckiem. A ja już będąc dzieckiem, musiałam bardzo szybko dorosnąć. I musiałam wziąć na barki odpowiedzialność osoby dorosłej. To ja byłam tym opiekunem mojej mamy, kiedy moja mama zataczała się, nie wiedziała, gdzie jest. Pamiętam, że właśnie doznałam bardzo ogromnej takiej traumy po śmierci taty, bo mam ogromną lukę w pamięci. Podupadłam bardzo na zdrowiu psychicznym. Zaczęły nauczycielki wołać moją mamę do szkoły, że jestem zamknięta w sobie, że nie chcę się otworzyć, że coś jest nie tak ze mną. Ja już wtedy byłam bardzo mocno znerwicowana i już miałam wtedy epizody depresyjne. Pamiętam, że lekarz przepisał dla mnie leki na uspokojenie, po których chodziłam senna, nieprzytomna do szkoły. Nie umiałam się skupić na zajęciach, więc wycofali to. I moja mama tak pozostawiła to po prostu. A może minie. A czy twoja mama w tamtym czasie dalej piła alkohol? Tak. Piła. Po śmierci taty znalazła sobie kolejne towarzystwo. Zaczęła mnie prowadzać do wujka i ciotki od strony taty. To była prawie jak speluna. Wszystko śmierdzia od fekaliów. Wiadomo, że człowiek po alkoholu nie trzyma ani moczu, niczego po prostu. Robi pod siebie. I tam właśnie tak było.
Jak moja mama wpadała w cuk alkoholowy, no to już nie było ani jedzenia, ani picia. Brzydziłam się tam wszystkiego. Nie byłam kąpana, nie byłam nakarmiona. No, głęboka taka patologia. Zaczęłam zamykać się. W drugim pokoju była tam taka stara, duża szafa. I tam do tej szafy wchodziłam. I wyobrażałam sobie kogoś dorosłego, który mnie trzyma za rękę. Sama siebie zgłaskałam i przekonywałam, że tak jest naprawdę. Że ta osoba jest przy mnie. I powtarzałam sobie jako ta osoba, że Natalia, wytrzymaj. Za niedługo będziesz dorosła i wyjdziesz z tego domu i będziesz miała mieszkanie w blokach i będziesz miała dzieci i będziesz miała męża. Że to się kiedyś skończy. Pamiętam, stanęłam w oknie i patrzyłam, jak się dzieci beztrosko bawią. I wtedy miałam takie pierwsze myśli, żeby uciec z tego domu. Że może kiedy ucieknę, to ktoś się mną zainteresuje. Ale ta więź z mamą i ta odpowiedzialność jakoś mnie tak przytrzymywała, że ja nie mogę jej tego zrobić. Moja mama często, jak była pijana, potrafiła mi powiedzieć, że ona mnie nienawidzi, że jej życie zniszczyłam. Że ona nigdy mnie nie chciała. No ale ja byłam. I byłam zawsze przy niej. I to było dla mnie trudne, bo ja tak bardzo ją kochałam, a ona tak bardzo mnie odtrącała. I właśnie chyba stąd jest to, że dzisiaj gdzieś błądzę. W tym dorosłym świecie. Że sama wybieram nieodpowiednich partnerów. Po prostu. Toksycznych. Może nie było tego uzależnienia od alkoholu, ale pojawiały się właśnie tutaj takie toksyczne zachowania. Zastraszanie emocjonalne. Poniżanie. Zamykanie mnie w domu. I to było mi znajome. To było coś, co ja znam i wiem, jak się w tym odnaleźć. Ale ja to porównuję do teatru, że to, co my, takie dzieci, przeżywamy w domu, to jest teatr. A za tą czerwoną kurtyną, kiedy się wychylisz, widzisz ten prawdziwy świat. Był taki czas, że wchodziłam w ten okres dojrzewania, już miałam tego chłopaka, więc to w nim szukałam tego oparcia i zaczęłam do niego uciekać, do jego domu. I kilka dni przed maturą dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Gdzieś z boku widziałam, jak moja mama coraz bardziej pogrąża się w kolejnym związku, w alkoholu. Urodziłam syna i wtedy, kiedy mój syn miał 2 miesiące, moja mama miała pierwszą próbę samobójczą. Uciekła z domu. Pisała wiadomości, że się zabije, że jest jej zimno. To była zima. Szukaliśmy ją wszędzie po mieście. Jeździliśmy, szukaliśmy. W końcu zadzwoniłam na policję. Powiedział mi, jaka jest sytuacja, że mama zastrasza, że się zabije, że nie wiadomo, gdzie jest, że nie jest ubrana odpowiednio,
że chorowała, że jest osobą schorowaną. Więc ruszył patrol. My też ją szukaliśmy na własną rękę. A ja cały czas byłam bombardowana z jej strony wiadomościami i telefonami. Mam małe dziecko, 2-miesięczne dziecko. Nie miałam nawet miejsca na to, żeby stać się tą mamą. A sama byłam w depresji poporodowej. Więc z każdej strony byłam bombardowana i nie umiałam sobie już z tym poradzić w pewnym momencie. Pamiętam, jak płakałam. Prosiłam mamę, żeby wróciła do domu, że ją kocham, że będzie wszystko w porządku, tylko żeby wróciła do tego domu. Po chyba 3 godzinach odnaleźli ją, przyprowadzili ją do domu, była policja, było pogotowie. Udawała, że nikogo nie poznaje. Była pijana, kompletnie pijana. Była w jakimś amoku. I dojrzała mnie w tym tłumie, tych wszystkich ludzi, funkcjonariuszy, lekarzy. I rzuciła się na mnie, po prostu rzuciła się na mnie. Wykrzykując, że nienawidzę cię, k***o. Zniszczyłaś mi życie. Coś ty narobiła. A ja stałam i po prostu płakałam. Funkcjonariusz mnie ochronił, stanął między nami. Poprosili mnie, żebym pojechała z nimi. Więc wsiadłam do auta, pojechaliśmy, zawiozła karetka moją mamę na Czechosłowacką w Łodzi na oddział. Pełna izba przyjęć ludzi, a ona się po prostu na mnie darła, wyzywając mnie od szmat, od k***ew, od d***ek, że mnie nienawidzi, że powinnam zdechnąć. A ten funkcjonariusz tak słuchał i mówi, niech się pani tym nie przejmuje i niech pani tego nie bierze do siebie. Miała ogromny do mnie żal właśnie o to, że zadzwoniłam na policję, że doszło do takiej sytuacji, więc ja czułam się winna. Winna tego wszystkiego. A patrząc na to dziś, ja nie byłam niczemu winna. Ja starałam się jej pomóc jak tylko mogłam i jak tylko umiałam. Że kierowałam się z troski i z miłości do niej. Ale tam, gdzie jest alkohol, tam nie ma tej miłości. Ja z małym dzieckiem na rękach biegałam do jej domu i po prostu zabierałam jej wszystko. Znajdowałam ukryty alkohol, bo wiedziałam, gdzie go szukać. Że był w ubraniach brudnych, w pralce był schowany alkohol, w przeróżnych miejscach. Ja znałam już te miejsca, wiedziałam, gdzie moja mama jest w stanie schować ten alkohol. I kiedy ona była nieprzytomna, ja po prostu ten alkohol jej wylewałam. Ja nie miałam czasu na to, żeby skupić się na swoim dziecku. Sama byłam tym dzieckiem takim zagubionym i cały czas zmagałam się z tym alkoholem swojej mamy, jeszcze z próbami samobójczymi. Nadszedł taki wieczór, że byłam sama. Dziecko płakało, cały czas były z jej strony jakieś szantaże emocjonalne. A ja się skuliłam po prostu w pokoju i rwałam sobie włosy z głowy, bo już nie wytrzymywałam tego. Już sama nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. To był taki ogromny ból. Taka niesprawiedliwość, dlaczego ja? Dlaczego jestem z tym wszystkim sama? Dlaczego ja muszę to wszystko sama dźwigać? Że nikt nie widzi tego, co ja czuję i co ja przeżywam. Że dla mnie nie było miejsca na pomoc, gdzie sama potrzebowałam tej pomocy.
gdzieś miałam, wiesz, już swoje własne takie przeżycia jako kobieta, jako matka i wchodząca młoda osoba w dorosłe życie. I ja nie wiedziałam, co ja mam z tym życiem począć, bo ja nie byłam nauczona tego. Bo ja tego nie wyniosłam z domu, bo ja tego nie miałam w domu. Ja się musiałam nauczyć tej miłości do własnego dziecka, bo mnie tej miłości nikt nie dał. Nie miałam oparcia, nie miałam stabilizacji, nie miałam niczego. Więc często leżałam i zastanawiałam się, patrzyłam na syna i pytałam się, jak ja mam tobie to dać, skoro ja sama tego nie miałam, ja tego nie doznałam, ja nie znam takich uczuć. Zaczęła się rozwalać moja rodzina, mój związek. W końcu, kiedy syn miał 1,5 roku, zostałam nagle sama. Potem pojawiła się kolejna relacja, z której narodziła się moja córka. Tam też doznałam przemocy fizycznej i psychicznej. Porzucił mnie, kiedy byłam w ciąży. Przez cały okres ciąży byłam sama. Był to taki moment, że rodzina mnie namawiała po prostu na aborcję. Że nikt mi nie pomoże i żebym się po prostu pozbyła tego dziecka. Bez bliskich, bez rodziny. I to był ten moment, w którym ja się odezwałam do domu adopcyjnego, do dyrektorki. Pojechałam na to spotkanie. I rozmawiałam z nią, ale ona poczuła, że ja nie jestem z tych typów osób, które są w stanie oddać swoje własne dziecko. Więc ustaliłyśmy, że jeżeli się moja sytuacja w trakcie ciąży nie poprawi, to że ona przyjedzie do szpitala w trakcie właśnie porodu i podpisze dokumentację odpowiednią, żeby zrzec się praw do dziecka i że córka trafi do rodziny zastępczej na pewien czas. Do momentu, w którym ja nie stanę na nogi. To było jedyne takie na tamtą chwilę, że taka kolebka nadziei, że może jednak coś się stanie takiego, że będę mogła zatrzymać tą córkę przy sobie, bo tak bardzo chciałam córkę. A z drugiej strony widziałam, co się dzieje, że nieocieplona kawalerka, ruina. Musiałam palić drewnem, instalacja popalona. Drewno musiałam sama rąbać, będąc w ciąży. Trudna ta ciąża była przeokropnie, bo w pewnym momencie już nic nie mogłam robić. Ciąża była zagrożona. Pomimo tego wszystkiego, że ciało mówiło stop, ja musiałam iść do pracy i pracowałam. Fizycznie po prostu pracowałam. Sprzątałam po ludziach. A tutaj moje ciało nie domaga. Ja też zaczęłam strasznie chorować, bo był straszny grzyb w mieszkaniu. I nagle napisała do mnie koleżanka i mówi, słuchaj, wiesz co, napiszę na takiej grupie. I to było to. To było to, co pozwoliło mi zatrzymać córkę przy sobie, bo ludzie zaczęli kompletować dla mnie wyprawkę. Taki pan do mnie napisał, że zamówił mi węgiel, umówił się ze mną na ulicy i po prostu dał mi 1000 zł i mówił, masz, w poniedziałek będziesz miała węgiel. Rozumiesz to? Po prostu takie bezinteresowne. I ja dzięki tym ludziom ja poczułam, że jednak mogę, że ja sobie poradzę, że ja sobie dam radę, pomimo tego, że rodzina mnie odtrąciła, pomimo tego, że partner mnie porzucił. Że ja sobie po prostu poradzę, że zawsze ktoś może się znajdzie, kto udzieli mi tej pomocy, mnie i dzieciom.
twoja mama nie żyje od roku. Tak. Tuż po tym, kiedy uciekłam od ojca córki. Nie minęło może 3-4 miesiące. Doszło do kłótni między mną a moją mamą i po raz pierwszy wtedy wykrzyczałam jej, że doznałam tak ogromnej krzywdy, że mam do niej żal o to, że ten alkohol cały czas gdzieś był i że przez to wszystko ja nie umiem się odnaleźć w dorosłym życiu. Cały czas jej powtarzałam właśnie, żeby odeszła od tego, żeby to porzuciła, żeby poszła na terapię. Że to nie jest dobre dla niej. Bo już miałam tą świadomość tego, że toksycznych ludzi trzeba od siebie odcinać, bo ci toksyczni ludzie podcinają nam skrzydła i nas rujnują. I myślałam, że mama też znajdzie tą odwagę w sobie, którą ja znalazłam, żeby uciec od tego partnera i żeby w tym nie tkwić. Ale niestety u mamy się pogłębiała ta depresja. To trwało z 8 lat. Aż w końcu zrobiła to. Dostałam telefon o 6 rano od ojczyma, że mama nie żyje. Wiesz, Michał, ja do dziś dnia mam żal do siebie o to. Mama do mnie dzwoniła, a tu był taki Michał, pierwszy raz w życiu miałam taki moment, że nie, koniec. Ten alkohol nie będzie dalej tkwił w moim życiu i nie będzie wpływał na moje dorosłe życie. Że ja nie mogę ciągle brać odpowiedzialności za tą swoją mamę, która ona sama powinna wiedzieć, co ma zrobić, kiedy ma problem. Że już wystarczająco razy jej mówiłam i pokazywałam, że to nie jest droga. I nie odebrałam tego telefonu. Bo przyrzekłam sobie, że to będzie ostatni raz, kiedy będę wplątywała się w takie chore zagrywki swojej rodziny i się od tego odcięłam. Na kolejny dzień dostałam telefon, że mama nie żyje. Pobiegłam od razu tam do domu. Było pełno tabletek na obniżenie ciśnienia. Przepraszałam ją za to, za te wszystkie swoje złe i ostre słowa. Powiedz mi, Natalia, jak twoje życie wygląda dzisiaj? Poszłam na terapię do psychologa. Dzieci mieszkają razem ze mną i próbuję się uporać kolejny raz ze syndromem DDA. Wierzę, że kiedyś uda mi się pokonać te schematy. Wierzę też, że nie zawsze trzeba wybierać tą złą drogę. Że można o siebie walczyć. Tylko trzeba chcieć tego. Trzeba się wziąć w garść, złapać to, co się ma. Ja mam dzieci. Dla nich muszę funkcjonować. Pomimo tego, że zaraz będę trzeci raz samotnie wychowującą mamą dziecka, które będzie miało tylko mnie i rodzeństwo, wierzę, że mi się uda, że to na mnie zakończy się ten cały schemat, że moje dzieci już nie będą tego powielały i że wyrosną na mądrych, normalnych ludzi, pomimo tego, że no nie ma taty, ale jestem ja i chciałabym
im zbudować po prostu te całe fundamenty, aby oni mieli łatwiej w życiu, żeby nie musieli przeżywać tego wszystkiego, co ja przeżywałam. A jak sobie radzisz w roli tej mamy? Na dziś dzień myślę, że dużo lepiej niż na samym początku. Powinnam być z siebie dumna, że pracuję, że wychowuję dzieci. A najbardziej jestem z tego dumna, że widzę tak ogromną więź między rodzeństwem. Mnie udało się dokonać tego, że między moimi dziećmi jest ta więź. Oni będą mieli siebie. Oni będą dla siebie tą rodziną. I bardzo bym chciała wierzyć w to, że nie będzie w ich życiu tego alkoholu ani używek, że ułożą sobie normalnie życie, że już nie będę przekładała tego swojego dzieciństwa na dorosłe życie. Dlatego dla dzieci i dla samej siebie podejmuję się dzisiaj tej terapii, żeby kolejny raz przejść przez cały ten proces, żeby siebie uleczyć i żeby zbudować ten mocny wzór tej normalnej rodziny. Mój syn, to jest i tak też duże dla mnie osiągnięcie, bo ja tego nie mogę powiedzieć, że o, moja mama nie piła, czy mój tata nie pił. A mój syn nigdy nie widział mnie pijanej. I ani palącej. Chciałabym, aby mieli ten obraz tego domu rodzinnego, że jest cisza, spokój, wszystko jest poukładane, że chodzą do szkoły, że mają czysto, że mają możliwości do tego, żeby się rozwijać. Wystarczy, że ja na to patrzyłam. Wiesz, często w tym miejscu, w tym momencie pytam moich rozmówców, czego mogę im życzyć. Czego mógłbym życzyć tobie? Przerwania tych wszystkich chorych schematów. Żebym wygrała tą nierówną walkę ze syndromem TDA. Tego bym chciała, żebyś mi życzył. Natalia, zatem życzę ci, żebyś wygrała tą nierówną walkę. I życzę ci odnalezienia siebie przede wszystkim. Nowej, zbudowanej, szczęśliwej siebie. Walkę, którą podjęłaś, to nie jest na pewno walka łatwa. Nie. To jest ogromny ból i ogrom pracy każdego dnia. Ty się z tym budzisz, ty w tym żyjesz. I musisz naprowadzić swój umysł na kompletnie inne tory. A to nie jest łatwe, bo żyjesz w jakichś schematach przez x lat i nagle musisz to odwrócić. Całkowicie to odwracasz. I musisz nauczyć się nowego życia, nowego myślenia. A to nie jest łatwe dla osoby dorosłej, która już jest po tym etapie dojrzewania, to tam kształtujesz wszystko. Miłość, bezpieczeństwo, troskę. Tam uczysz się podstawowych emocji, uczuć. Wszystkiego. Wszystkiego tego, co jest tobie potrzebne do rozpoczęcia swojego dorosłego życia. A ja na starcie już byłam stracona. Wiesz, uczenie się miłości, kiedy nie zaznało się tej miłości, to jest bardzo trudne. To jest prawie, że wręcz niemożliwe. Aż ciężko sobie wyobrazić.
Tak. Musisz odnaleźć miłość sama w sobie, której nigdy nie doznałaś. Jedyną chyba taką czystą miłość to jest miłość ze strony dzieci, którą mam na dziś dzień i o to będę walczyła każdego dnia. Dziękuję ci, Natalia. Ja również bardzo ci dziękuję.